I 4 minuty po godzinie 10, proszę Państwa, rozpoczynamy program po 10, jak sama nazwa wskazuje, z uczestnikami tymi samymi, którzy są w Państwa domach, radioodbiornikach, tudzież odbiornikach satelitarnych, internetowych i tak dalej, i będą z nami jeszcze przez najbliższych kilkanaście minut. Pani Marszałek w międzyczasie powiedziała o tym, co się dzieje w Senacie. Ja wiem, że to się inaczej patrzy na Senat z perspektywy tego, jak się jest już posłem. Tak, afera w Senacie była za czasów pana marszałka, właściwie pewnej pani, która gdzieś się tam pojawiała, zdaje się chyba szefową kancelarii pana marszałka była, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tam i mobbing, i stalking, i różnego rodzaju inne zarzuty. I sprawa się toczy. Można to było wyczytać wczoraj na portalach internetowych. Tak. Też byłem zdziwiony, że to się na nowo ukazało. No tak, bo media, które sprzyjają stronie rządowej, sprzyjają Platformie Obywatelskiej, właśnie jakby powracają do tej sprawy, tak? Tego sprawy, gdzie pracownicy Kancelarii Senatu postawili bardzo takie poważne zarzuty, że osoby pracujące, pełniące funkcje właśnie w Kancelarii Senatu, właściwie to chodziło o jedną osobę, dopuszczały się mobbingu, tak? Powstała w Senacie w ubiegłej kadencji nawet taka specjalna komisja, która miała tę sprawę zbadać, rozstrzygnąć. Ja mówiono, że były złe zachowania, no ale że nie trwały one bardzo długo, no to nie można mówić o mobbingu, ale mimo wszystko osoby, które czuły się skrzywdzone, poszły do sądu i w sądzie sprawa się toczy. Ale chodzi o to, że tę sprawę właśnie wczoraj na nowo zaczęto przypominać. Tak? A to może dlatego, że gdyby się okazało, że na przykład pani marszałek Kidawa-Błońska zostałaby tym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, to wtedy profesor Grodzki być może wskoczyłby znowu na marszałka Senatu. No właśnie, być może pan profesor Tomasz Grodzki ma takie ambicje i żeby ostudzić go w tych ambicjach, przypomina się jakieś takie trudne i niezbyt dla niego chwalebne sprawy z czasów, kiedy był marszałkiem Senatu w poprzedniej kadencji. Być może to jest taka gra polityczna i być może to jest taka gra, która się toczy wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a media są tutaj po prostu używane w tej grze jako narzędzia do zwalczania polityków, których w ramach swojej formacji się nie lubi albo przywódcy tej partii ich nie lubią, może chcą te ambicje jakoś ostudzić. Być może to o to chodzi. Ktoś w tym temacie, czy nie? Czy zostawiamy Senat, idziemy dalej? Idziemy dalej. Nie, no pewnie, Parlament Europejski ważniejszy. No to jak to jest? Dobrze zrobił wczoraj Bartłomiej Sienkiewicz, że zrezygnował od razu z funkcji ministerialnej, czy źle? I Krzysztof Hetman na przykład zrobi dzisiaj to samo? Wie pan, uczciwie mówiąc, jeżeli ktoś na poważnie chce się zająć kampanią do innej izby, no to wiadomo, że nie może zająć się pracą w resorcie. Bo kampania skuteczna, jeżeli się ją prowadzi rzetelnie od samego początku do samego końca, absorbuje bardzo dużo czasu i energii. Ale to zaraz, pani poseł sugeruje, że pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus też powinna zrezygnować? Ja nic nie sugeruję, panie redaktorze, ja wyrażam swoją opinię. Natomiast ja wiem, bo wielokrotnie kampanię robiłam, czy to swoje kampanie, czy uczestniczyłam w innych kampaniach. Ja wiem, że jeżeli odpowiedzialnie i dobrze chce się tą kampanię zrobić, to naprawdę zabiera to bardzo dużo czasu. Mhm. To co, Andrzej Szejna też powinien zrezygnować jako wiceszef MSZ? A ma jedynkę czy dwójkę? Dwójkę chyba, nie? To ja. Poza tym to rozumiem tylko jedynkę. Minister powinien zrezygnować, a wiceminister już nie. Wczoraj chyba pojawiła się taka informacja, gdzieś w mediach czytałam, że wiceministrowie będą szli na urlopy. Chyba taką informację gdzieś tam przeczytałam. Natomiast tak jak powiedziałam, wiadomo, że jak się robi kampanię, to się nie robi pracy w resorcie czy w jakimś innym miejscu, gdzie się pracuje. No, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś składa dymisję, to chyba zachowuje się uczciwie. No dobra, Szymon Hołownia, pani poseł Nowogórskiej znany szczególnie, bo pomijając fakt, że jest marszałkiem Sejmu, to jeszcze do tego wszystkiego jest jednym ze współliderów Trzeciej Drogi. Nie wiem, dlaczego czerwone. Żadna ministra nominowana przez partię nie znajdzie się na listach do Parlamentu Europejskiego. Umówiliśmy się z Polakami na pracę w rządzie przez 4 lata, nie przez 4 miesiące. Listy Trzeciej Drogi przedstawimy jutro wraz z naszym koalicjantem. Stawia się Szymon Hołownia, stawia, tak. I stawia się Donaldowi Tuskowi, i stawia się Julii Przyłębskiej, tak.
I prawdę powiedział, bo rzeczywiście dzisiaj będą toczyły się te rozmowy na temat wspólnych list i kandydatów, więc myślę, że pewnie już może dzisiaj wieczorem będą konkretne nazwiska. Mhm. W tym Urszuli Nowogórskiej. Być może. Może tak być, panie redaktorze. A to już nie może być, tak może, być. Może tak być. Może tak być, natomiast na pewno gdzieś pojawiła się... Dobra, to co, jedynka z Małopolski, czy nie? No nie, my mamy swojego europosła z Małopolski, pana europosła Adama Jarubasa, który jedynką będzie w tym regionie. Ale zaraz, Jarubas przecież ze Świętokrzyskiego. No, ale okręg wyborczy jest Małopolska i Świętokrzyskie. Ale skoro na przykład hetman idzie z Wielkopolski, to zostaje na przykład szkodzie, żeby Jarubas poszedł z Pomorskiego. No tak, ale pan poseł, pan Adam Jarubas jest bardzo skutecznym europosłem i bardzo dobrze pracuje w terenie i zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i małopolskim. Jest takim naturalnym kandydatem wskazanym przez zarządy wojewódzkie i województwa kieleckiego i małopolskiego. Mówię o zarządach wojewódzkich. Czyli to Urszula Nowogórska miejsce numer 2 na liście do Parlamentu Europejskiego? No jeżeli będzie obowiązywała tak zwana zakładka, która obowiązywała w wyborach parlamentarnych, to drugim kandydatem będzie chyba kandydat od Szymona Hołowni, więc zobaczymy. To tak jak mnie to się wszystko jeszcze dzieje, nie ma konkretów. Mhm. Ale ten wpis pana marszałka Szymona Hołowni, no to jest taki przytyk do Donalda Tuska i do Platformy Obywatelskiej, bo wystarczyło, że Donald Tusk ogłosił te jedynki, ogłosił te listy do Parlamentu Europejskiego i już natychmiast Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił swoją dymisję, że składa dymisję w Ministerstwie Kultury, gdzie nabroił, złamał prawo, złamał konstytucję, gdzie doprowadził do tego, że siłowo zajęte zostały media publiczne i to nic nie dało, bo właściwie one są teraz w rozkładzie i wcale to nie poprawiło sytuacji poparcia dla Platformy Obywatelskiej, bo oni myśleli, że przejmą telewizję publiczną, przejmą radio publiczne, Polską Agencję Prasową i wtedy poszybuje w górę im poparcie jako Platformie Obywatelskiej. Nic takiego się nie stało. I Bartłomiej Sienkiewicz, który nie ma pomysłu na kulturę w Polsce, który bardzo dużo złego w tym resorcie zrobił, natychmiast ucieka. A Hołownia, proszę bardzo, nie tak się umawialiśmy z Polakami. Kto został ministrem, czy tam wiceministrem, przez 4 lata ma pełnić swoją funkcję, żeby się wywiązać no, z tej umowy, jaką z Polakami partia zawiera w momencie, kiedy desygnuje przecież swoich ministrów do rządu. Jestem zniesmaczony tą naszą krajową polityką od kilku dni. Mam jeszcze... Od kilku dni szczególnie, kiedy widzę na przykład członków tych sejmowych specjalnych komisji, którzy ze względu na swoje urażone ego, albo na próżność, albo na jakieś zakompleksienie, próbują stawiać ludzi w głupiej sytuacji. I na przykład tak, no kiedyś z przytykiem omówiono magister Julia Przyłębska, ale na przykład Szymon Hołownia już się nie posłuży takim zwrotem magister Julia Przyłębska, bo zdaje się, że pan Szymon, nasz marszałek umiłowany, jest ledwie po maturze, nie? Urszula Nowogórska. Pan marszałek Szymon Hołownia zdaje się chyba miał wywiad, w którym mówił o swoim wykształceniu, więc to chyba jest informacja tak, on jest powszechna. Oczywiście, no przecież nikt tutaj żadnej tajemnicy nie ujawnia, nie? Natomiast... Ale jak to się odnieść do kogoś i powiedzieć magister? Znaczy, wie pan, no, każdy, ja mogę wypowiadać się w swoim imieniu. Ja nigdy nikogo nie lekceważę i uważam, że jeżeli ktoś ma tytuł, czy pełni funkcję, czy ją pełnił, czy pełni, to tą funkcją należy się posługiwać przez szacunek do funkcji, do człowieka. Mhm. Ewa Zajączkowska-Hernik? Tak, panie redaktorze? A, rozumiem. Czy ten wpis Szymona Hołowni coś wnosi do naszej dyskusji? Przede wszystkim... Problem nowej koalicji rządzącej jest taki, że największe ugrupowanie będzie próbowało pochłonąć mniejsze ugrupowania i tak to funkcjonuje właśnie w koalicjach, że duże ugrupowanie chce zjeść to mniejsze. Już widzimy powoli pochłanianie lewicy, próbę przejęcia wyborców lewicowych. Przypomniała mi pani. Właśnie, proszę państwa, podróże kształcą. No cóż za zaskoczenie wczoraj. Okazuje się, że Łukasz Kochut przychodzi do Platformy, będzie stamtąd startował. Ja się zastanawiam, on się nie czuje Polakiem. Ja bym na jego miejsce ja bym nie chciała z jakiegoś polskich wyborców, jak on się nie czuje Polakiem, wykorzystywać do tego, żeby go gdzieś tam wybrali. No ja bym na miejscu pana tutaj posła zrezygnowała, bo to tak nie przystoi, naprawdę, tak nie wypada. Natomiast... To będzie pani kontynuowała swoją myśl, tylko do Urszuli Nowogórskiej. Ja muszę z pytaniem. To może pani wiedziała, z jakim pytaniem od razu. Podejrzewam, że na temat tego wchłaniania.
Nie. Właśnie nie. Mieliście taką umowę przed wyborami parlamentarnymi i przed wyborami samorządowymi, że nie bierzecie żadnych transferów i nie ma żadnych przechodzeń między wami jako koalicjantami. Mieliście. Tak. No. To co, teraz już nie obowiązuje? Jak to przeszedł? Ale kto przeszedł? No Kohut z Lewicy do Platformy. No ale to ja mogę odpowiadać za swoich, że nie, tak ale powiem. To chodzi o to, że między sobą mieliście wszyscy. No, ale to tak, ale Z Kohutem jest jeszcze o tyle ciekawa sytuacja, że on startuje ze Śląska, tak? Z Dolnego tak. Śląska. Z Dolnego Śląska. No jak sobie prześledzimy wszystkie jego głosowania właśnie za tymi paktami klimatycznymi, wszystkie związane z Zielonym Ładem, no to on głosował za tym, żeby ten Śląsk pogrążyć. I tu trzeba mieć absolutnie tego świadomość. Nie zazielenić. Człowiek, który nie czuje się Polakiem, chce na plecach polskich wyborców dostać się do Europarlamentu. Człowiek, który startuje z Dolnego Śląska, głosował w Europarlamencie za wszystkim tym, co jest dla Śląska szkodliwe. No dla mnie to jest niewyobrażalna sytuacja, żeby ten człowiek jakkolwiek reprezentował nasze interesy w Europarlamencie. Dlaczego Zielony Śląsk brzmi nie? Dla Niemiec. Natomiast wracając jeszcze do wpisu marszałka Szymona Hołowni, panie redaktorze, próba przejęcia mniejszych ugrupowań to jest jedno. No. I ugrupowanie Trzeciej Drogi broni się przed tym, dlatego są takie pstryczki w nos. A poza tym to jest też cyniczne. Tym bardziej, że PSL dostało propozycję, chodźcie z nami z Platformą, bo my to razem Europejska Partia Ludowa jesteście, a Hołownia niech sobie tam sam dzierga. To jest właśnie próba tego rozbicia, o którym mówię. Ale i tu Kosiniak dzielnie powiedział, nie, razem szliśmy jako ale Trzecia Droga, panie razem redaktorze, to jest koalicja się sprawdziła, w związku z czym trwa. To jest cyniczne sondowanie jakichś nastrojów społecznych i jeżeli Szymon Hołownia widzi, że źle jest odbierane to, że ktoś pełni funkcję ministra i po kilku miesiącach z tego ministerstwa ucieka, co wskazuje na to, że instrumentalnie traktuje swoją funkcję do tego po prostu, żeby przeczekać na lepszą fuchę, no to naturalnym jest, że marszałek Hołownia, mając jakiś instynkt polityczny, będzie szedł w drugą stronę. Zobaczymy, kogo zaprezentuje. Na temat wchłaniania jeszcze, jeżeli mogę, panie redaktorze. Ale polskie... takiego pytania nie było. Ale tak mi się teraz refleksja mi się tak urodziła. To jest odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie padło, ale komisja uznaje. Bo a propos tych umów i tych transferów, na pewno nie ma żadnych transferów ani w Polskim Stronnictwie Ludowym, ani w Polsce 2050. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że ktoś kogoś chciał wziąć, no to my jako Polskie Stronnictwo Ludowe wielokrotnie doznaliśmy, że tak powiem, takich działań, które miały doprowadzić do tego, że nas politycznie miało już nie być. I byliśmy ością w gardle wielu nieprzyjacielskich, że tak powiem, działań skierowanych względem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja nie chcę pokazywać palcem z której strony. Natomiast... No to ja panią wyręczę, no PiS chociażby to chciało zrobić. No tak. No i wtedy Unia Europejskich Demokratów przyszła nam z pomocą. A dziś wszyscy Jacka Protasiewicza się wstydzą i wypierają. No i co to jest za uczciwość? Ale Unia Europejskich Demokratów sprawiła, że wówczas Polskie Stronnictwo Ludowe utrzymało swój klub. I to było rzeczywiście bardzo, bardzo duże wsparcie, bardzo duże wsparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy wiele lat, wiele historii, ale jedno dla nas jest naprawdę ważne. Jesteśmy ugrupowaniem propolskim. I trwamy cały czas. I w wielu dyskusjach społecznych pokazujemy, że odróżniamy się od różnych opinii krążących w przestrzeni politycznej, bo na przykład również u nas w Polskim Stronnictwie Ludowym jest skrzydło konserwatywne, o którym wspominała tutaj pani marszałek, pani poseł. I tym się chwalimy, że jesteśmy wierni swoim ideałom i tym, o czym i tym sprawom, o których bardzo głośno w przestrzeni publicznej mówimy, również jeżeli chodzi o tabletkę Dzień Po i ochronę życia w państwie polskim. Ewa Zajączkowska, Hernik kontynuuje. No panie redaktorze, co ja mogę więcej powiedzieć? No dobra, no to więcej... w takim razie tak, Norbert Kaczmarczyk. Będą się wchłaniać, będą się zwalczać. To jest też, panie redaktorze, pamiętajmy, że Europarlament to jest jedno. Za chwilę są wybory prezydenckie. A Szymon Hołownia przecież ma chrapkę na to, by zostać kandydatem na prezydenta. Dlatego Donald Tusk będzie go nagminnie zwalczał, żeby nie pozwolić, bo być może sam chce wystartować w tych prezydenckich. Ale Trzecia Droga przecież wykazała się niezwykłym charakterem, siłą ducha, walki i tak dalej, wystawiając kandydata na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No okej, to jest jedna sprawa, ale mówię, tutaj wszystko ma już takie... proszę państwa, nie wystawili nikogo, poparli Rafała Trzaskowskiego. Nie wystawili. Ale to właśnie ale mówię. To, panie redaktorze, takie ruchy się dzieją w polityce po to, żeby po prostu coś ugrać dla swojego ugrupowania, dlatego Trzecia Droga tak postąpiła, a nie inaczej. Lewica chciała się na przykład zaznaczyć, dlatego wystawiła panią Biejat.
będą walczyć o to, kto wystartuje w wyborach prezydenckich. Jeżeli wystartują obydwaj, rozbiją swoje głosy. Więc no dobra, a gdyby pani miała do wyboru i tak z musu musiała zagłosować na Kosiniaka-Kamysza albo na Hołownię, to pewnie by pani zagłosowała na Kosiniaka-Kamysza, nie? Ja bym zagłosowała na Sławomira Mentzena. Można. Nie, ja powiedziałem mając dwóch do wyboru. Albo Hołowni, albo Kosiniaka-Kamysz. Panie redaktorze, jesteśmy na takim etapie, że mogę wybierać spośród kandydatów, więc zagłosowałabym na Sławomira Mentzena. Będzie startował? Będzie startował w prawyborach w Konfederacji. A, no to rozumiem, że w prawyborach ma już pani głos. Norbert Kaczmarczyk. Jeśli chodzi o ten wpis pana marszałka Szymona Hołowni, to na pewno Platforma troszeczkę przy rekonstrukcji ograła trzecią drogę. Bo Platforma wyciąga ministrów, czynnych ministrów, dała im jedynki do Europarlamentu, czyli tak naprawdę dała im już nowe stołki i przygotowała na rekonstrukcji stołki dla nowych ludzi. Czy ja dobrze rozumiem intencje pana posła? I pan poseł chce o to powiedzieć, że my dotychczas nie mieliśmy tego rządu z prawdziwego zdarzenia, a mieliśmy grupę rekonstrukcyjną? Ale ja mówiłam, że to jest rząd tymczasowy. Ja uważam, że jest różnica między rządem, nie rządem, a grupą rekonstrukcyjną. Jak siadają politycy do rekonstrukcji rządu, to umawiają się na wymianę pewnych stanowisk, umawiają się na podział stanowisk w rządzie, a Donald Tusk być może już usiadł z koalicjantami, dogadał się na pewne stanowiska, a w tym samym czasie swoich ministrów wysyła do Europarlamentu, więc naturalnie w to miejsce wprowadzi swoich ludzi, czyli będzie oczywiście jako największa partia największym beneficjentem tej rekonstrukcji. Zapominając o tym, bo to jest analiza czysto polityczna, trzecia droga w tych wyborach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Suwerenna Polska brakowało niewiele do rządu. Gdyby tutaj trzecia droga zdecydowała się na koalicję, to na stole leżała teka premiera dla pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Idziemy dalej i gdyby to się wydarzyło, to różne rzeczy mogły się wydarzyć dalej przy wyborach prezydenckich. Ja uważam, że gdyby były wybory korespondencyjne, to Kosiniak-Kamysz zostałby prezydentem. Ale dalej. To jest moja opinia własna, prywatna. Były takie sondaże, że to był jedyny kandydat, który mógł powalczyć z naszym panem prezydentem Andrzejem Dudą w drugiej turze i były również sondaże, które dawały mu zwycięstwo, ale nie miał organizmu silnej partii, która za nim stanęła. Platforma Obywatelska przestraszyła się Kosiniaka-Kamysza jako swojego kandydata, bo wtedy zmieniłaby się struktura, powiedzmy, właścicielska troszeczkę na opozycji tamtejszej, więc woleli przegrać bezpiecznie Trzaskowskim niż wygrać Kosiniakiem, więc to jakby to jest normalne. I jakby schować go troszeczkę do boksu, pokazać, że masz małe poparcie, więc zobaczymy, co będzie dalej. A dalej jest tak, że niestety Donald Tusk nie docenia swoich koalicjantów, tylko wykorzystuje ich w pewien sposób, bo nie liczy się do końca z nimi. Bo Szymon Hołownia w poparciu społecznym, kiedy on zaczynał tą swoją karierę jako marszałek Sejmu, cieszył się popularnością i poparciem, bo był taki, powiedzmy, koncyliacyjny na początku, ale potem Donald Tusk poszedł po bandzie, media publiczne, wchodzenie do domów parlamentarzystów, atak na pana ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie, no i co, sugeruje pan, że przez to Hołownia przestał już taki... Zdjęcie mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi. Hołownia został upaprany w tą brudną robotę Tuska, a Tusk jest święty, po prostu wykorzystał swojego człowieka do tego i teraz... No to jak swojego czasu Kosiniaka do podwyższenia wieku emerytalnego. Hołowni spada poparcie. Historia się powtarza. Hołowni spada poparcie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i Donald Tusk naturalnie wejdzie w to miejsce. W polityce nie wolno... Które miejsce? Marszałka Sejmu? Kandydata na prezydenta, tego lidera, który będzie miał szansę powalczyć. Natomiast ja powiem tak, bo trzecia droga nie chciała iść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą, dlatego że były pewne takie niesmaczne historie, jeżeli chodzi o atak, załóżmy, jednej strony na drugą poprzedniej kadencji. Natomiast ja uważam, że w polityce obrażać się nie wolno, bo jeżeli trzecia droga pokazała na tyle siły, by decydować o tym, kto będzie premierem w Polsce i sama mogła to wziąć, to widzimy, że dzisiaj jest tak, że jeżeli nie lecisz wysoko,
Jeżeli nie bierzesz tego, co najważniejsze, co jest najważniejsze w państwie, nie decydujesz, to wcale na tym niższym poziomie bezpiecznym nie okaże się, że tak naprawdę bezpieczny będziesz, bo Donald Tusk pokazuje, że wziął ludzi do tego, by stworzyć koalicję, a sam teraz będzie ich atakował i wchłaniał. I ja kibicuję, by w przyszłości, kiedy będą kolejne wybory parlamentarne, kiedy będzie nowa rozgrywka, by wszystkie siły prawicowe w Polsce, kiedy dojdzie do możliwości rozmów przy stole, by połączyły się. Dlaczego? Dlatego, że taka koalicja nie miałaby problemów z podejmowaniem ochrony życia, nie miałaby problemów z tymi dyskusjami światopoglądowymi. Dyskutowalibyśmy o gospodarce, o tarczach, o zbrojeniach, a nie byłoby o rozwoju, a nie byłoby, budowalibyśmy CPK, a ta koalicja jest taka, że jedni chcą, a drudzy nie chcą i tych, co nie chcą. No to swoją drogą to jest też niezwykle ciekawe, ponieważ jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale to bezpieczeństwo krajowe, militarne, to Stany Zjednoczone mówią wprost, CPK jest dla nas i jest nasze. No to Donald Tusk. A tutaj słyszę tak, że jeżeli zagłosujesz na moich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to nie będzie wojny, a tam, że CPK nie będzie, to już mniejsza o to. No. No CPK, jeżeli mówimy o tej suwerenności bezpieczeństwa państwa polskiego, no to jest to dalej budowanie podmiotowości. Jeżeli Sikorski mówi do Ukraińców kilka lat temu, poddajcie się, bo zginiecie, no to znaczy, że budowanie CPK, budowanie bezpieczeństwa energetycznego, militarnego i żywnościowego jest to stawianie się, więc wtedy może dojść do kryzysu i wojny, więc ta polityka będzie prowadzić do tego, że będziemy takim wasalem i będziemy zwijać państwo polskie, więc no to obywatele odpowiedzcie, niech państwo sobie odpowiedzą sami, no, z kim mamy do czynienia. Mamy z grupą, która rozbraja państwo i mówi, że to jest dla państwa bezpieczeństwa. No to i Maria Kozio. No rzeczywiście Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko wielki projekt o charakterze gospodarczym, który ma nam zapewnić rozwój gospodarczy, będzie tym kołem napędowym dla polskiej gospodarki w najbliższych latach i w tych dalszych latach, ale to też jest kwestia naszego bezpieczeństwa, bo przecież to Amerykanie powiedzieli, że artykuł 5 paktu NATO jest martwy w momencie, kiedy nie ma Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo tylko dzięki Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, w razie gdyby coś się wydarzyło, to jest szansa przetransportowania czy wojsk, czy pomocy militarnej, no takiej, jaka by była potrzebna, nie daj Boże, w razie jakiejś wojny w Polsce, jaka byłaby potrzebna, żeby tutaj NATO mogło udzielić rzeczywistej pomocy, ale widzimy, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego została zahamowana, zablokowana i no niestety, ale dopóki będzie rządziła Platforma Obywatelska, raczej nie należy się spodziewać, że ten projekt będzie kontynuowany, chociaż Polacy bardzo chcą, żeby Centralny Port Komunikacyjny powstał. I ja myślę, że Donald Tusk nie docenia ambicji i aspiracji Polaków w tym względzie, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy pokazał Polakom, że Polska może prowadzić podmiotową politykę, że może stawiać na inwestycje ambitne, ale są możliwe te ambitne. Moje zdanie pan zna na ten temat. Wielokrotnie mówiłam, że CPK jest takim projektem, który jest wart realizacji z uwagi na podniesienie potencjału narodowego. A może pan minister Klimczak się postawi Donaldowi Tuskowi? Pan minister Klimczak w tej chwili między innymi zajmuje się budową linii Piekiełko-Podłęże na południu Małopolski w moich powiatach. A nie, to proszę państwa, tamtędy będą szły największe przerzuty broni, amunicji i w ogóle ludzi. I z punktu widzenia interesu państwowego to jest bardzo ważna inwestycja, panie redaktorze, choć budzi i rodzi wiele problemów również społecznych. Ja jako poseł tamtej ziemi, czyli ziemi limanowskiej, sądeckiej, gorlickiej i Podhala, staram się być takim łącznikiem między mieszkańcami, między moimi wyborcami. Nie, my to doceniamy, mieszkańcy też to doceniają, bo Amerykanie to będą szli z południa w razie czego do Polski, jak państwo sami wiedzą. Natomiast mówiąc zupełnie, odnosząc się do tego, o co pan zapytał, to tak jak mówię, dla mnie są takie inwestycje, które podnoszą potencjał, a to jest jedna z tych inwestycji. Więc Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, powinien powiedzieć Tuskowi, nie zgadzam się, budujemy to. Pan minister Klimczak jest zaprawionym, dobrym samorządowcem, wicemarszałkiem i przyjdzie taki moment, że rzeczywiście odnośnie CPK również zajmie stanowisko. O, Maria Koc. Lewica też chce Centralnego Portu Komunikacyjnego, więc koalicjanci chcą, ale Platforma Obywatelska nie chce, a tutaj głos Donalda Tuska jest decydujący. I jego ministrów, no a trzeba tak powiedzieć. A pamięta pani czas, jak Platforma też chciała?
Oni to inaczej nazywali. Oni na to mówili centralny port lotniczy. No tak. Ale Cezary Grabarczyk tego. Ale teraz już nie chcą, bo jak słyszeliśmy od prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, to jest pisowskie, ale no też jest podobny port lotniczy w Berlinie, no to po co w Polsce? Tak, więc szanowni państwo, ale Tusk nie docenia ambicji i aspiracji Polaków. Polacy się przekonali przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, że stać jest nas jako Polskę na ambitne projekty, że można je realizować, można je wdrażać w życie, że można prowadzić podmiotową politykę i politykę taką, która niesie duży wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia i to wszystko jest możliwe, bo my mamy ogromny potencjał jako kraj, tylko musimy mieć dobrego gospodarza. I Tusk, myślę, że dla niego zaczęła się równia pochyła, bo on myśli, że polityka ciepłej wody to będzie coś, co pozwoli mu rządzić przez 4, a może 8, a może 12 lat. No nie. Polacy są zupełnie inni jako społeczeństwo. Nasz kraj jest inny niż był w roku 2008, kiedy Donald Tusk są ciepłą wodą w kranie, czyli takim, prawda, administrowaniem, takim no, po prostu toczeniem się życia z dnia na dzień. Wchodził w tą politykę jako premier polskiego rządu. Teraz Polska jest zupełnie innym krajem. Mamy inne ambicje, wiemy, że stać jest nas na więcej, ale poza tym jest wiele niebezpieczeństw, które się po drodze ukazały i Polacy wiedzą, że tylko szybki wzrost gospodarczy, tylko silna gospodarka, tylko silna armia nam mogą zapewnić bezpieczeństwo i taki spokojny byt na przyszłość. Nie wiem, zdążymy, zapytam Wojtusia. Wojtuś, zdążymy jeszcze o tej energooszczędności porozmawiać i tym? Króciutko. No dobra, to oddamy głos kolejnemu ekspertowi od ciepła, ochrony klimatu, Green Dealu i Fit for 55. Bardzo proszę, nasz krajowy ekspert. A państwa będę dopytywał, jak według was wygląda ta zeroemisyjność. A co to jest budynek tak naprawdę zeroemisyjny? No, zeroemisyjny to jest taki, który jest tak zwany pasywny, który nie emituje dodatkowego śladu węglowego. Mhm. Czyli w takim razie jakie musi spełnić warunki, żeby nie emitować żadnego śladu węglowego? No, to są kwestie pompy ciepła, panele fotowoltaniczne, dobra termoizolacja itd. itd. Mhm. Czyli wymiana okien też, drzwi? Czyli rzeczywiście, no to gdyby, no ale, to jest duża inwestycja. Oczywiście, dlatego Polska mieszka też w domach, które były budowane w latach 70-tych, 80-tych, no wtedy nikt nie myślał o termoizolacji. Właśnie dlatego Polska nie poparła tej dyrektywy. No i będziemy jeszcze nad tym pracować już na samym no, implementacji oczywiście. Norbert Kaczmarczyk zaczyna. Bo tutaj pan minister Szłapka ma problem, bo oczywiście koszty dla obywateli będą bardzo wysokie, żeby uzyskać tą niską emisyjność. Trzeba wymienić właśnie okna, zbudować nowe piece, dołożyć do tego termoizolację. Cała modernizacja budynku, kilkaset tysięcy złotych, każdy obywatel będzie musiał to zrobić, jeśli te programy będą przyjęte. Natomiast ja mam propozycję dla pana Szłapki. No bo jeżeli nie ma pieniędzy, bo oni pieniędzy pewnie obywatelom na to nie dadzą, no to jest druga droga, jeżeli chodzi o uzyskanie tej niskiej emisyjności. Po prostu jakby każdy obywatel według tego programu powinien zlikwidować swoje źródło ogrzewania i po prostu pozostawić tak. I jakby przetrwać w tym chłodzie i mrozie i wtedy uzyskamy te klimatyczne wskaźniki. Wtedy uzyskamy te klimatyczne wskaźniki Unii Europejskiej i uratujemy świat, no bo przecież wiadomo, że Unia Europejska tymi 8% emisyjności w skali świata spowoduje, że będziemy już bezpieczni. Czyli jakby zrezygnujmy w ogóle z ogrzewania. Nasz wieszczy prorok, proszę państwa, Norbert Kaczmarczyk, poseł na Sejm. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej, bo jak już będzie pan likwidował to swoje źródło ciepła, to jeszcze bym powykręcał żarówki, bo od 1 lipca będzie nowa cena za energię elektryczną. Ale lampy naftowe nie, bo też nie wolno. Pięknie. Więc... Wtedy się można uśmiechać. Tak, będzie taka uśmiechnięta Polska level hard. Urszula Nowogórska. Czy... Przepraszam. Panie redaktorze. Powaga, ja wiem. Dzisiaj są imieniny Marków.
I ja wspomnę właśnie Marka Sawickiego, który mówi... Zdjęcie krąży, ja mam nadzieję, że nieprawdziwe. Nie wiem, jakie krąży zdjęcie, ale ja powiem, co Marek Sawicki mówi. Marek Sawicki mówi, że polskie rolnictwo może osiągnąć zeroemisyjną, jeżeli wybuduje 10 tysięcy biogazowni małych, otwartych dla rolników i zbuduje się do tego całą instalację ciepłowniczą. To się da zrobić. Natomiast obciążanie... A to dlaczego państwo tego nie robicie? No właśnie, chcemy to zrobić. Ale nie, ale szukamy sojuszników. Ustawa jest. Ale zaraz, no w czym jest problem? Przecież ja przypomnę, od 13 grudnia rządzicie. Mamy szczęśliwie już końcówkę kwietnia. Tak. No to przynajmniej z jedną już można było wybudować. No tak, i do tego... To ile wybudowaliście? I do tego są potrzebne, panie redaktorze, samorządy wojewódzkie, które również w ramach programów operacyjnych będą te działania wspierać. Więc do tańca... I Parlament Europejski, dlatego wybierzcie naszych posłów. No, może pan sobie żartować, ale naprawdę biogazownie jest to rzeczywiście źródło taniej energii. To dlaczego ich nie budujecie? Marek Sawicki chce wybudować. Ale Marek Sawicki, przepraszam, z całym szacunkiem, bo lubię pana ministra, wieloletniego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jednego z najlepszych ministrów, nawet PiS to mówi. Dzisiaj Marek Sawicki z całym szacunkiem jest marszałkiem seniorem. A to, że... Ale Marek Sawicki to mówi od lat. I co? No jest ustawa przecież. No i jest marszałkiem seniorem. Dzisiaj nie jest władczy ani władny w niczym. Ewa Zajączkowska-Herni. W kwestii biogazowni. Nie, w rolnicy... kwestii tego, co mówi Adam Szłapka. Zaraz do tego wrócę. W kwestii biogazowni rolnicy no, nie są skłonni ponosić kolejnych kosztów w związku z tak dużą inwestycją, bo po prostu są tak obciążani, są tak dociskani różnymi innymi kosztami. Koszty nawozów, czy ogólne koszty produkcji, brak opłacalności tej produkcji, dumpingowe ceny w skupach, to właśnie co z rolnikami robią chociażby skupy, tak? W jaki sposób ich traktują, gdzie rolnik jako to pierwsze ogniwo całego łańcucha dostaw jest traktowany najgorzej i zarabia za produkt, bez którego skupy nie mogłyby funkcjonować, zarabia najmniej. No teraz zmuszenie rolników do włożenia pieniędzy w tak dużą inwestycję, jaką jest biogazownia, no nie będzie miało w ogóle sensu i możliwości realizacji. To jest jedna sprawa. To, co mówi pan Szłapka. U nas czasu z gumy nie ma. Panie redaktorze. Kolejni goście czekają. Panie redaktorze. Panie Ewo, błyskawicznie. Panie rzecznik, szybko, na tempie. Dyrektywa EPBD, po prostu trzeba jej nie realizować. I tyle. Polaków nie stać na tak drogie remonty, nie stać na to, by realizować wyimaginowaną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. A ta polityka, czy cała ta dyrektywa, czy cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do niczego innego jak do tego, żeby przetransferować środki z remontów na przykład do niemieckich firm zajmujących się produkcją ciepła. Jakaś obia niemiecka. Czy, nie wiem. Panie rzecznik, tak nie można, nie godzi. Które, nie wiem, produkują styropian czy inne produkty do, nie wiem, termomodernizacji budynków. Z drugiej strony... Niemieckimi autami się jeździ, a już niemieckie wiatraki przeszkadzają. No tak się nie godzi. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do tego, by produkcję przemysłową po prostu wyprowadzić poza granicę Unii Europejskiej i bynajmniej to nie doprowadzi do tego, że na świecie emisja CO2 zostanie zmniejszona, tylko po prostu przeniesiemy produkcję z państw Unii Europejskiej do Afryki, na Ukrainę czy do innych państw, które zajmują się... A żyć będziemy czystym powietrzem. Maria Koc. Jasne. Adam Szłapka nie ma nic Polakom do powiedzenia. Jego rząd zgodził się na tę dyrektywę budowlaną, a on sam wie i myślę, że reprezentanci tego rządu doskonale wiedzą, że ona jest utopijna, niemożliwa do zrealizowania, że nikt nie jest w stanie ponieść takich kosztów tych termomodernizacji i tych zmian, jakie ta dyrektywa zakłada. Więc po prostu no, broni rzeczy, która się bronić nie da. No i dlatego ta jego wypowiedź jest taka miałka i taka, jaka? Ja taka nijaka, ale to wszystko jest podszyte. Panele fotowoltaniczne. Może coś nowego ktoś już wymyślił? Panie redaktorze, to jest podszyte tą lewicową, komunistyczną ideologią. Albo nie wiedzą, po prostu. Albo nie wiedzą. Bardzo dziękuję po politykom. Prostu jest bardzo szkodliwe. Dobrego, doskonałego dnia. Życzę, nie mogę się doczekać opublikowania tych list, kto na którym miejscu będzie do Europarlamentu. Kolejni goście już za moment. Pozdrawiam. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej ustaliła kompletne listy do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego jest tak ważne? Dlaczego tak ważne są te wybory, chociaż na co dzień przecież nie interesujecie się tym, co jest głosowane czy debatowane w Europarlamencie? Szczerze powiedziawszy, wstyd się przyznać, ale ja też nie zawsze się tym ekscytuję szczególnie. Ale my dzisiaj mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to,
czy wojna nas dopadnie, czy nie. Do Europarlamentu z pierwszych miejsc startuje trzech ministrów. Są to Borys Budka, Marcin Kierwiński i Bartłomiej Sienkiewicz. Oznacza to rekonstrukcję rządu zaledwie kilka miesięcy po utworzeniu Rady Ministrów. W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową Platformy Obywatelskiej list kandydatów do Parlamentu Europejskiego złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jak najdalej od Polski, jak najdalej od odpowiedzialności. Przewidują załamanie nastrojów społecznych, prawdopodobnie to jest problem ekonomiczny, i uciekają z kraju na sute stanowiska w Brukseli. Na listach Platformy Obywatelskiej znalazła się również była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ze stołecznego urzędu odeszła w obliczu afery reprywatyzacyjnej. Grupy zorganizowane osób, przestępców, wyłudzały, a właściwie wykradały kamienice znajdujące się w zasobie miasta, powołując się przy tym na dekret Bieruta. Europejskie wybory wiążą się też z politycznym transferem. Łukasz Kochut z Nowej Lewicy wystartuje tym razem z list PO. Do Brukseli wybiera się również minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman z PSL-u. To ten polityk zrzekł się jesienią ubiegłego roku europejskiego mandatu, co zaskutkowało wejściem do Europarlamentu Włodzimierza Karpińskiego, który opuścił wtedy areszt. Na pewno z naszej strony kandydatem na europosła będzie pan minister Hetman. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oceniają, że wystawienie czołowych ministrów do Europarlamentu jest formą ucieczki od odpowiedzialności, tak jak w przypadku ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który zasłynął nielegalnym przejęciem mediów publicznych. Kilku ministrów szybko ma być ewakuowanych w pośpiechu z tego już mocno cieknącego okrętu. Nie dziwię się. Listy są układane również w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik będą startować do Europarlamentu. Gotowość wyborczą potwierdził były szef MSWiA. Nie wykluczam, że jeżeli taka oferta zostanie potwierdzona przez kierownictwo PiS-u, to ją przyjmę, bo nie chcę pozwolić wyeliminować się z życia publicznego. Rząd 13 grudnia od początku bardzo mocno stawiał na komisje śledcze, które miały pogrążyć PiS. Jednak do Europarlamentu startuje Dariusz Joński i Michał Szczerba, czyli przewodniczący Komisji do Spraw Wiz i Wyborów Korespondencyjnych. Europejski mandat powalczy również wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Pegasusa Marcin Bosacki. Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca, a więc czasu na pogrążenie przeciwnika zostało niewiele. Co w takim razie jest ważniejsze dla polityków PO? Praca w komisji czy pensja w Brukseli? Paweł Błoch, Telewizja Republika. Otwarcie niezwykle dobre, co jest ważniejsze. Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry panu, panie profesorze. I via Skype pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam pana profesora. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, co jest ważniejsze? Czy rzeczywiście próba wyjaśnienia spraw, które przez miesiące były przedstawiane jako coś niesamowitego, czy dzisiaj rzeczywiście europejska kasa? Pan profesor Domański. Dla tych osób, które będą w Parlamencie Europejskim, na pewno pieniądze, czyli wynagrodzenia są rzeczą ważną. No chyba jest taki stereotyp, zresztą znajdujący chyba potwierdzenie w tym, co wiemy na temat wynagrodzeń tych, które się uzyskuje w Parlamencie Europejskim, że jest to bardzo prawdopodobne, że jest to traktowane chyba w odbiorze społecznym również jako rodzaj synekury, nazywane również emeryturą. To zależy od wieku posła, rzecz jasna. Emerytura przychodzi już po wszystkim. Na przykład jest ta żywa gotówka taka, nie? Tak, no tym bardziej, że do parlamentu startują osoby w różnym wieku. Niemniej jednak uzyskuje się za to niewiarygodnie wysokie pieniądze w porównaniu na przykład z tym, co się dostaje w polskim parlamencie. A jaka odpowiedzialność w ogóle na człowieku ciąży, co nie? Odpowiedzialność w zasadzie to na parlamentarzystach niemieckich na pewno i francuskich, tych, którzy mają największy wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Natomiast chyba w ogóle na nasz udział w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego trzeba patrzeć pod tym kątem, jaki wpływ w ogóle mają polscy parlamentarzyści na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Nikły mają raczej. Pod warunkiem oczywiście, że udałoby im się stworzyć jakiś sojusz z innymi partiami. Jeżeli chodzi o Platformę, to rzecz jasna taki sojusz jest z Europejskiej Partii Ludowej, czy w przypadku PSL-u. Natomiast głównie z punktu widzenia parlamentarzystów, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest to traktowane jako rodzaj, dalszy etap kariery, ale takiej kariery w tym wymiarze bardziej finansowym niż wywierania rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej, funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.
Zresztą te wszystkie komentarze, które towarzyszą tym nominacjom, tym listom kandydatów do Parlamentu Europejskiego, z jakiego powodu oni tam idą, to na to wskazują, że w gruncie rzeczy albo uwalnia się wolne miejsca tutaj ministerialne, mówię w tej chwili o koalicji rządzącej, po to, żeby... Słuchał pan wczoraj premiera? Tak. Dlaczego na przykład Marcin Kierwiński, szef MSWiA, idzie do Parlamentu? To jest dodatkowy argument, że masz Żeby ścigać Macieja Wąsika. Tak, tak. No, panowie Wąsik i Kamiński, jeżeli się dostaną do parlamentu, zapewne tak będzie miało. Pan Wąsik powiedział, że on da sobie radę, coś w tym rodzaju, prawda? Więc do tego bym nie sprowadzał jednak roli parlamentarzystów czy walki między koalicją rządzącą. A ciekaw jestem tak swoją drogą, bo to tak, proszę państwa, jakbyśmy połączyli jedno z drugim. Okazuje się, że wicepremier Krzysztof Gawkowski padł ofiarą afery przestępczej, ponieważ kupił samochód, który ma przebić te numery, te WIN i całą inną resztę, po prostu jeździł lewizną, tak? Kupę kasy wydał. Gdzie był Marcin Kierwiński? Dlaczego służby nie reagowały? Może jak to możliwe? Może trudno obarczać winą ministra Kierwińskiego, bo krótki czas upłynął, jeszcze może nie miał czasu na podjęcie skutecznej walki z przestępczością, to dla usprawiedliwienia, można by powiedzieć, a poza tym złodzieje samochodów... Nie. I to z Francji ten samochód Krzysztofa Gawkowskiego przyjechał, zdaje się. No to gorzej, gdyby... Rad bliźniak, jak się okazuje. Gdyby z Niemiec przyjechał. Natomiast jeżeli chodzi o ten Parlament Europejski, no to traktowane to jest raczej chyba obecnie jako synekura, rzecz mniej ważna. Znajdzie to pewnie odzwierciedlenie w tych wyborach czerwcowych u nas, chociaż w tym przypadku tym wyborom towarzyszy, to są dwie niezwykle ważne kwestie, które mogą motywować do udziału w tych wyborach i głosowaniu na ludzi, którzy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie parlamentu. Mam na myśli problem migracyjny i problem Zielonego Ładu. Przecież nie ma żadnego problemu. Panie profesorze, pan jakieś sztuczne problemy wymyśla sobie. Pakt migracyjny to jest kwestia najbliższych 10-20 lat. W ogóle nie ma tematu. Żartujemy. No robimy jaja. Robimy diagnozę. No przepraszam, no jesteśmy w ramach uśmiechniętej Polski, to sobie robimy żarty. Cytując klasyczkę, ale jaja. No przecież pan słyszał też pan brał udział w tych samych programach, które prowadziłem gdzie indziej w innej stacji i tam przecież takie rzeczy padały. To ja ogólnie, to mamy w tej chwili do czynienia z kryzysem demokracji, o czym tutaj wielokrotnie mówiono. Polega to między innymi na wymyślaniu pewnych sztucznych problemów, takich, które mogą być argumentem, instrumentem w walce również częściowo ideologicznej. Głównie jeżeli chodzi o te formacje lewicowe, określane mianem również liberalnych. Na tym polega, do tego sprawdza się... To do pana profesora Jabłońskiego idziemy, bo tu jest niezwykle też potrzebna rada dla naszego premiera, premiera polskiego rządu, szefa uśmiechniętego Polski, bo szef uśmiechniętej Polski tak mówi, że wojna nam grozi, jeżeli się nie zdecydujemy wybrać jego ludzi do Parlamentu Europejskiego i nie będzie wśród nich lunatyków, idiotów politycznych. Natomiast może byśmy przypomnieli, a szczególnie pan profesor Jabłoński z perspektywy Lublina, że lotnisko lubelskie trochę odebrało Jasionce, ponieważ tam remonty na Jasionce są i ta pomoc dla Ukrainy trwa od lat, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Panie profesorze, bardzo proszę. No tak, no szukają jakiegoś punktu podparcia, oparcia dla kampanii wyborczej do Europarlamentu, żeby trochę właśnie te tak zwane pseudoproblemy, jak pan to powiedział, właśnie nie zostały, nie daj Boże, wyciągnięte na powierzchnię i nie zaczęły grać najważniejszej roli w tych wyborach. Kwestia bezpieczeństwa no jest zawsze ważna, no ale te obawy dotyczące Zielonego Ładu, dotyczące właśnie paktu migracyjnego są bardzo dotkliwe dla budzą dużą obawę w tej chwili, a mogą być bardzo dotkliwe dla ludzi. No i zatem próbuje się te tematy wyciszać. Trudno walczyć z problemem bezpieczeństwa, no bo to wtedy, nawet gdy można powiedzieć, my już to robimy od dawna, no to jednak zawsze można powiedzieć, ale my to będziemy kontynuować i będziemy to jeszcze lepiej robić, bo będziemy to robić w ramach jedności europejskiej.
Wydaje mi się, że stawianie na tych różnych, na te różne osoby, które no, z naszego punktu widzenia tutaj można traktować jako tych, którzy no, gdzieś tam uciekają albo właśnie chcą wykorzystać tą synekurę finansową, jaka im się prawda, szykuje, gdy wygrają te wybory, to jednak w takiej skali europejskiej wydaje mi się, że jest pewna niepewność co do rezultatu tych wyborów i co do zmiany, może nie od razu wszystkich tych sił politycznych, ale pewnych proporcji, w których to możliwe będą inne sojusze niż ten już od lat funkcjonujący lewicowo-liberalny. Zatem to też może powodować, aby w Europie w ogóle ta narracja bezpieczeństwa była dominująca, obezwładniająca ewentualnych przeciwników, nie dopuszczająca do głosu tych krytycznych głosów nadmiernie, no i raczej i pozwalająca liczyć na to, że pewien status quo zostanie utrzymany. Panie profesorze, dopytam pana z ciekawości, bazując na tych zwrotach, których wczoraj używał premier, lunatycy, idioci polityczni. Jak długo można z ludzi, z wyborców robić idiotów? No właśnie, no okazuje się, że można i to bardzo długo, z tego względu, że tak naprawdę poważnie zainteresowanych polityką, osoby, które to śledzą, rozumieją różnice między różnymi, prawda, stanowiskami, no bądźmy uczciwi, jest bardzo ograniczona liczba, bo i ta polityka, myślę, nie zasługuje na to, aby tracić życie, zdrowie, żeby ją analizować. My, prawda, z obowiązku zawodowego często to robimy. Zatem wmawianie różnego rodzaju rzeczy, przedstawianie się w świetle korzystnym, tak PR-owsko, no to jest zadanie, które robią. To, że to wszystko bardzo szybko się zmienia, a zatem i pamięć ludzka w tym względzie jest zawodna, no to ułatwia życie. No i jak widzimy, no można wrócić do polityki, mimo że się wcześniej z tej polityki uciekło, można wmawiać, że teraz się będzie zbawcą, mimo że wcześniej były doświadczenia 8 lat, które wcale